Witam Was w grze Thief Deadly Shadows. Jest to gra stworzona przez firmę Eidos. Stworzona w lato 2004 roku. Ta gra moim zdaniem jest jedną z najlepszych, a raczej nie przesadzę mówiąc, najlepszą grą tego roku. Zapadła mi tak w pamięć fabułą, oprawą audiowizualną i rozgrywką, iż mogę śmiało powiedzieć, iż to najlepsza gra, jaką grałem w życiu. Jak widać było w intrze, główną postacią gry jest Garrett, mistrz złodziejstwa. Rozpocznijmy grę. I got a tip last night from my fence. Heartless Perry. A nobleman named Lord Julian had some sort of quarrel and showed up at a local inn well after nightfall and in a foul mood. He's carrying a velvet bag about the size of a man's fist and it never leaves his sight. Sounds likely to be valuable. I'll know for sure when I steal it from him. Perry sent over a floor plan of the place, the Blue Heron Inn. Finding his lordship won't be hard. His room number will be in the guest register, if I can get to the front desk to read it. The inn will have guards, but not as many as a private estate. That should make things easy, which is one of the reasons I'm willing to try it without knowing for sure what the take will be. Lord Julian is so protective of that bag. There's got to be something of value in it. Chciałbym jeszcze dodać, iż aktor, który podkłada głos pod samego Garretta, spełnił to zadanie doskonale. Przynajmniej w mojej opinii. Mamy za zadanie dostać się do karczmy, w której urzęduje Lord Julian, aby ukraść mu sakwę, która wydaje się zawierać coś drogocennego. Gra może wydawać się trochę jaśniejsza, gdyż w opcjach podjaśniłem ją, aby na filmikach lepiej było widać, co robię. Teraz gramy tutorial. Więc wystarczy kierować się za ścieżką i kierować się podpowiedziami.
Normalnie schodząc tędy, zwali się tyweczkę, więc ja zejdę sobie tędy. W tym momencie mamy zgasić pochodnie wodną strzałą. Można przewidzieć sobie zawsze widok. Oczywiście w tym momencie nie było żadnego utrudnienia, lecz w dalszych częściach gry oczywiście będzie o wiele trudniej. Teraz radziłbym poczekać moment i pozbierać maksymalną ilość wodnych strzał, jaka nam się tu pojawia, gdyż ilość, którą uzbieramy, będzie dostępna również w dalszych częściach gry. A jeżeli pozostaniemy z tym, co mieliśmy na samym początku tutorialu, to będziemy musieli sobie dokupić w sklepie za pieniądze. Więc lepiej sobie postać chwileczkę teraz i uzbierać maksymalną ilość za darmo. Oczywiście, co to za złodziej, który nie umie otwierać zamku wytrychem? Również tutaj mamy piękny system otwierania zamków, moim zdaniem. Lecz mało zróżnicowany, gdyż wiele zamków jest identycznych. Lecz pamiętajmy, że ta gra powstała w 2004 roku, więc nie bądźmy zbyt surowi. W tym momencie mamy strzelić pałką tutejszego recepcjonistę. I przeczytać, gdzie znajduje się książę, przepraszam, Lord Julian. Lord Julian. Wouldn't do to have anyone think he was just Julian. Zawsze, aby się lepiej zorientować, gdzie się jest, można otworzyć mapę. Używając łupy obok waluty, za którą można sprzedać dany łup, dany przedmiot, znajduje się procentowy wykaz, ile na danym obszarze zostało nam jeszcze do wykradzenia przedmiotów, w procentach również okazane, aby zyskać 100% kradzieży na danym etapie. W tym momencie mamy użyć strzały dźwiękowej, aby odwrócić uwagę strażnika. Some kind of... What's that racket? Oczywiście w całej grze możemy znaleźć wiele różnych sposobów na wykiwanie strażników. Na przykład zwrócenie uwagi, wracając przedmiotem innym. Ważne też jest czytanie notatek, gdyż możemy zdobyć dodatkowe zadanie. Możemy dowiedzieć się, gdzie znajduje się jakiś wartościowy łup. Na wszelki wypadek wszystkie notatki będę czytać, gdybyście nie dowiedzieli. Mój przyjacielu, szlachetny Lordzie Julianie, spotkamy się wieczorem w komnacie Lancastera. Ufam, że jesteś świadomy wiążącego się z tym ryzyka i masz hojną rękę. Morris, kucharz. His lordship has gone for a walk. Can't have gone far. Five picked men with me. We cut our way through. He's your cousin, my lord. Get a job, I won the bet. My shaft was closer by a thumb's width. The bloodline opal should rightfully be mine. If I may, my lord, I can help you. I know the castle. Well, you're a cook. What could you know? Every evening after sunset, the supply wagon comes through that gate and into the courtyard. And no one looks twice. Arrange for your men to be inside one evening.
And then we cut our way through. 5 good men against 20, and my accursed cousin. My lord, listen. There is a passage leading into the castle from the courtyard. I can open it for you when you give me the signal. The torch in the lion's head sconce. You must put it out. The lion's head torch. Yes. And when I reach the vault and hold the bloodline opal, I will take my place as head of the family. The Lady Elizabeth will be waiting. Even now she'll be flattering him, giving me time to return. Only the medallion is the only key, my lord. You must keep hold of it.